Witajcie. Od ostatniego odcinka cyklu Dziwne Warszawskie Nazwy minęły już niemal 4 miesiące, w związku z czym czas na nowy odcinek. W serii tej prezentuję zwykle 10 nietypowych, zabawnych, oryginalnych czy po prostu dziwnych nazw ulic, placów, skwerów, parków i rond w Warszawie. Jako że pod ostatnim odcinkiem cyklu zostawiliście wiele komentarzy z propozycjami nazw, to postanowiłem w tym odcinku skorzystać wyłącznie z nich. Zapraszam do oglądania i słuchania. Cykl warszawski. Augustówka to obszar miejskiego systemu informacji znajdujący się w granicach Mokotowa, a także ulica biegnąca od Antoniewskiej aż do skrzyżowania z Powsińską. Nazwa ta może pochodzić od imienia króla Augusta II Mocnego, który w XVIII wieku wydzierżawił sąsiednie siekierki pod tereny łowieckie. Co do samych siekierek, chętnie opowiedziałbym tutaj o etymologii tej nazwy, jednak niestety nigdzie nie byłem w stanie znaleźć informacji, od czego ona pochodzi. Wiadomo natomiast, że siekierki wzmiankowane były już co najmniej w XVI wieku, a w 1916 roku znalazły się w granicach Warszawy. Propozycje nazw Augustówka i Siekierki podesłał Patryk Kiżenkowski. Capri to niezbyt długa osiedlowa uliczka znajdująca się na Mokotowie na Stegnach. Odchodzi ona od ulicy Śródziemnomorskiej. Jej nazwa pochodzi od włoskiej wyspy Capri znajdującej się na Morzu Śródziemnym, należącej do archipelagu wysp Kampańskich. Nieopodal ulicy Capri znajduje się kolejna ulica o włoskim rodowodzie – Portofino. Jest to również krótka osiedlowa uliczka, która odchodzi od ulicy Egejskiej. Jej nazwa pochodzi od włoskiej miejscowości Portofino w rejonie Liguria. Warto wspomnieć, że nie są to ostatnie w tym odcinku nazwy, które biorą się od włoskich miejscowości. Nazwy Capri oraz Portofino podesłał Paweł Wyrwas. Mamy w Warszawie dwie ulice, których patronem jest Kubuś Puchatek. Ta bardziej znana znajduje się na Śródmieściu, między ulicami Świętokrzyską i Warecką, a ta mniej znana jest w Wesołej i odchodzi od ulicy Armii Krajowej. Nazwa obydwu tych ulic pochodzi oczywiście od Kubusia Puchatka, postaci znanej z książek i filmów dla dzieci. Nazwa tej pierwszej została wybrana w plebiscycie ogłoszonym przez redakcję Ekspresu Wieczornego. Ciekawostką jest fakt, że żaden z budynków stojących przy Śródmiejskiej ulicy do niej nie należy. Biorą one adresy od okolicznych ulic. Propozycję tej nazwy podesłał użytkownik Tomiwoc. Ulica Legendy znajduje się na Bemowie. Biegnie od ulicy Powstańców Śląskich w głąb osiedla. Jej nazwa pochodzi od utworu Legenda, napisanego przez Stanisława Wyspiańskiego w 1897 roku, mówiącego o królu Kraku i księżniczce Wandzie. Propozycję tej nazwy podesłał użytkownik OX z Ręb Private. Ulica Magenta znajduje się w Starym Rembertowie. Biegnie od ulicy Kapitańskiej do ulicy Zesłańców Polskich. Jej nazwa pochodzi od włoskiej miejscowości Magenta, gdzie 4 czerwca 1859 roku rozegrała się bitwa pomiędzy wojskami francuskimi i austriackimi, wygrana przez tych pierwszych. Sama Magenta, ta polska, była niegdyś samodzielną wsią, lecz została przyłączona do Rembertowa. Ulica Pacholęca również znajduje się w Starym Rembertowie. Biegnie od ulicy Jerzego do ulicy Kadrowej. Jej nazwa bierze się od sformułowania pachole, oznaczającego kiedyś giermka, pazia czy po prostu chłopca. Obydwie rembertowskie nazwy podesłał użytkownik pan Kanapek. Skwer radiowej rodziny Matysiaków znajduje się na Powiślu między Dobrą, Bednarską i Wybrzeżem Kościuszkowskim. Jego nazwa bierze się od słuchowiska Matysiakowie, najdłużej emitowanej takiej audycji w polskim radiu. Jej pierwszy odcinek został wyemitowany 15 grudnia 1956 roku na antenie programu drugiego, natomiast obecnie słuchowisko emitowane jest w programie pierwszym w soboty o godzinie 13.15. Jak dotąd wyemitowano niemal 3,5 tysiąca odcinków. Reżyserem słuchowiska jest obecnie Waldemar Modestowicz. Skwer radiowej rodziny Matysiaków znajduje się w tym miejscu, ponieważ owa rodzina mieszka właśnie przy Dobrej, pod fikcyjnym numerem 21. Propozycję tej nazwy podesłał Domiwoc. Ulica Szczotkarska znajduje się na Bemowie, na Jelonkach. Biegnie od ulicy Powstańców Śląskich do ulicy Strzelców.
Jej nazwa nie wzięła się, jak może się wydawać, od szczotek, a od szczotkarzy, czyli rzemieślników zajmujących się wyrabianiem szczotek. Z ulicą Szczotkarską wiąże się pewna ciekawostka. Gdy w latach 90. poszerzano ulicę Powstańców Śląskich, na skrzyżowaniu ze Szczotkarską stał dom, którego właściciele nie chcieli zgodzić się na zmniejszenie powierzchni swojego podwórka. Powstało wąskie gardło, zwężenie z dwóch do jednego pasa. Sytuacja zmieniła się dopiero po 18 latach w 2009 roku, gdy udało się przejąć potrzebny grunt i poszerzyć ulicę. Podobna sytuacja miała miejsce przy skrzyżowaniu ze wspomnianą wcześniej ulicą Legendy, jednak udało się ją rozwiązać znacznie szybciej. Ulica Światowida znajduje się na Białołęce. Biegnie od ulicy Modlińskiej do pętli tramwajowej Winnica, a w przyszłości dotrze do ulicy Modlińskiej. Ma dość nietypowy kształt litery C. Jedna z najważniejszych ulic Tarchomina i Nowodworu bierze swoją nazwę najpewniej od bóstwa zwierzeń Słowian. Światowid to też nazwa kilku znajdujących się w Polsce posągów, przedstawiających głównie bóstwa. Zarówno tę, jak i poprzednią nazwę zaproponował użytkownik Zipper Drag Mops. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za nadesłane dziwne warszawskie nazwy. Przypominam, że jeśli chcecie, aby wasza nazwa znalazła się w kolejnym odcinku, to zostawcie ją w komentarzu pod tym filmem.